21 postulatów Solidarności, zderzenie faktów. Dziesiątki tysięcy ludzi przeciwstawiało się niegdyś rasie komunistycznych panów, walcząc z ich władzą wieloma sposobami od początku powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dopiero jednak zryw i siła Solidarności spowodowała wiarę i ufność dla przywódców organizacji ponad podziałami. Oddano więc w 1989 roku w ręce tych ludzi ster przyszłości państwa. Realia pokazały, jak wielu z tych ludzi władza zdeprawowała. Dzisiaj są pewni nieomylności, a mimika i sposób zachowania byłego prezydenta stwarza wrażenie, jakby czuł się geniuszem narodu. Ów pan nie potrafi pojąć, że historia ocenia osobistości z racji wielu efektów, a nie tylko jednego, czyli rozwalenia komuny. Najważniejsze stanowisko uzyskał z woli narodu i też z woli narodu powtórnie prezydentem już nie został. Ustroje się zmieniały i zmieniać będą niezależnie od woli rasy panów, obojętnie jaką polityczną opcję w danej chwili będą reprezentować. Może nadejść czas, gdzie sądzeni za wyprzedaż, likwidację i kradzież majątku narodowego będą nie komuniści, a rządy posolidarnościowe. To przykre, ale doprowadzono do zniewolenia rodaków w całkiem odmienny sposób, niż czyniła to niegdyś komuna. W bardziej perfidny, bo ludzie ci dostali władzę od narodu w sposób demokratyczny. Społeczeństwo im zaufało, a oni zamknęli się w enklawach dobrobytu i o potrzebach milionów słyszeć raczej nie chcą. Żyją w swoim świecie pełnym złotych cielców, a w głupocie i pysze nie widzą, że może ich spotkać podobny los jak komunistów, bez możliwości powrotu w innych kolorach kiedykolwiek na stołki. W zapatrzeniu w samych siebie nie pojmują, że władza może zostać im wyrwana i pozostaną z niczym do dyspozycji prokuratora, którym w tym wypadku stanie się okradziony z wszystkiego naród. A naród nie składa się już z głupców zaślepionych niespełnionymi obietnicami. Gdzież, były prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, jest owa obiecana druga Japonia? W zadumnie nad minionym czasem nadziei, chyląc czoła przed tymi, którzy pracowali dla idei, przypomnę niektóre z 21 postulatów Solidarności, by zapytać się o władzy i was, słuchaczy, gdzie one się podziały. Zostały spełnione? Jeżeli zostały spełnione, to w systemie rządów posolidarnościowych walka o te same postulaty nie miałaby przecież kompletnie sensu. A jednak ta walka nadal trwa. Ufny naród w 1989 roku oddał prowadzenie mędrcom Solidarności i wyniósł ich na piedestał niczym bogów. Oni jednak zepsuli i sprzedali państwo. Zlikwidowali prawie całkowicie przemysł. Hutnictwo, cementownie, przemysł elektrotechniczny przejęły zachodnie koncerny, tak jakbyśmy nie potrafili sami tego prowadzić. A byliśmy specjalistami w wielu dziedzinach i doceniano nas na świecie. Jednak ktoś poprowadził transformację na drogę samowyniszczenia. Próbowano z kopalniami, cukrowniami, ale i wyprzedaż lasów była przewidywana. Niedługo geniusze pomyślą, by sprzedać jeziora, nieużytki i nas samych. Oni tymczasem otoczą się elektronicznymi barierami, ochroną z bronią, tajemnymi tunelami, by nie widzieć tego, co uczynili z Polską. Zabrali nam dumę, wiarę i wygnali poza granice państwa, byśmy pracowali nie w ojczyźnie. Z polskiego wolnego rynku wyjechały miliony rodaków, przeżywając swoje rozterki poza domem rodzinnym. Dygnitarze partyjni i lokalni działacze zachłysnęli się władzą, swoim dobrobytem i próżnością, pomijając potrzeby tych, którzy ich do niej wynieśli. Czyż dzisiejsze bunty nie dotyczą historycznych już postulatów? Przeminęły lata. Nastąpiła zmiana steru z komunistycznego na posolidarnościowy i dalej trwają bunty i niezadowolenie. Krytykowaliśmy willę socjalistycznych prominentów, a teraz akceptujemy pychę i przepych fortun nowej kasty politykierskich posiadaczy. Kastę nowych, białych kacyków. Polska nie stoi w miejscu i się rozwija. Społeczeństwo ewoluuje.
Są setki przykładów, które pokazują dobre strony transformacji. Nie mogę jednak i nigdy nie pogodzę się z faktem istnienia na polskiej ziemi milionów ludzi biednych w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie pogodzę się z eksodusem zarobkowym rodaków docenianych za pracowitość na obcej ziemi, gdy własne rządy sprowadziły nas do roli prywatnych niewolników. Nie zaakceptuję myślenia o bezrobociu jako o braku pracy, bo prawda tkwi w bezdochodowości wynikającej z pracy najemnej w Polsce. Pracownik jest fatalnie opłacany, a problem ów może zniknąć, gdy posiądziemy polityków, a nie cwaniackich politykierów. Za komuny i teraz funkcjonuje dobór kadr władzy w cyklach partyjnych, a nie w zgodzie z kwalifikacjami. W wielu miejscach sitwy i klany rodzinne przechwyciły całkowicie władzę samorządową, nie dopuszczając nikogo spoza układów. Nie doprowadzono do zrównania starego portfela, bo nie jest to w interesie ustawodawców, którzy od 18 lat stosują cyniczne podchody w kierunku tej tragicznie doświadczanej grupy społecznej. Służba zdrowia jest na krawędzi upadku od wielu, wielu lat. Politykierzy gadają i się wymądrzają, ale efektów pozytywnych ich kwiku brak. Takich przykładów są setki, a niezadowolenie nie wzięło się przecież z sufitu. Wzięło się ze straconego czasu 18 lat, w których to nie doprowadzono do rozwoju gospodarczego Polski. Oczywiście, statystyka powie inaczej. Ale kogo z obywateli interesuje statystycznie świetlana rzeczywistość, gdy jego bezpośrednio ona nie dotyczy? Sitwy, układy i układziki. W ostatnim Newsweeku jest artykuł o policyjnych bonzach wysokiego szczebla i ich legalnym, w cudzysłowie, cwaniactwie w kwestiach mieszkań służbowych. Ludzie będący na stanowiskach powinni mieć honor i wolę służenia, a nie cwaniactwa i kombinowania. Przeczytajcie ten artykuł, by zrozumieć, kto jest kim i jak to się odbywa. Ci ludzie powinni zostać natychmiast usunięci z policji, bo są cwaniakami i hipokrytami. Odbywało się to jednak w zgodzie z polskim prawem i praktycznie nie można im niczego zarzucić.